Now, in terms of the team, we focused really on what is particular to Malta. Zadaniem, nad którym skupił się cały zespół, było przedstawienie maltańskiej specyfiki. Now, I don't know that you know, but Malta is a very religious country. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale Malta jest bardzo religijnym krajem. And the religious feasts, as you're seeing in the photo, is something that is very traditional and very popular in summer. Święta obchodzone są w bardzo bogaty sposób, są niesamowicie popularne i obchodzi się je zazwyczaj w lecie w taki bardzo bogaty sposób. So 2018 is considered to be an island-wide feast. 2018 rok w rozumieniu zespołowym ma stać się rokiem, podczas którego cała wyspa będzie objęta właśnie takim świętem. In terms of what we want to portray, chcemy przedstawić. We have the island story, we're an island ourselves. Naszą historię jako wyspy. You're small, you are very closed a bit, you are very intimate with your family. Miejsce, które jest małe, zamknięte, ale także które pozwala na zbudowanie bliskich relacji z rodzinami. The baroque. I don't know whether you could already sense through the photos that it's a very baroque country in terms of architecture. Malta jest krajem, w którym bardzo mocno widoczny jest bogaty, barokowy styl. Nie wiem, czy zauważyli to Państwo na zdjęciach. So we're trying to portray the future of the baroque. Chcemy przedstawić przyszłość tego stylu, jak może on wyglądać w nadchodzących latach. Carnival, and theater, and the ornamentality of the whole project. Jest to widoczne w teatrze, w projektach oraz w całej oprawie graficznej programu. And then there is the voyages. Malta was always a passage of people and peoples passing through and from. Kolejnym elementem są podróże, ponieważ Malta zawsze była miejscem, do którego się przyjeżdżało, przez które się przejeżdżało albo z którego się odjeżdżało. So we're focusing a lot on the intercultural dialogue, the melting pot that we represent. Skupiamy się na dialogu międzykulturowym oraz miejscem spotkania kultur, takim, w którym kultury się mieszały. So as I said before, the capacity of culture transcends boundaries, but also teams. Europejska stolica kultury przekracza nie tylko granice, ale także współpracę zespoła. And sectors of society. A także grupy społeczne. So you have obviously several areas that are involved. Bierze w niej udział wiele różnych grup. It's not just about concerts, about exhibitions. Nie skupiamy się tylko na koncertach albo wystawach. It's also about workshops, conferences. Prowadzimy także warsztaty i konferencje. Dialogues. Dialogi. And little projects even in small streets with children and families. A także bardzo kameralne projekty na bocznych uliczkach, w których mogą wziąć udział rodziny z dziećmi. So what we're trying to achieve is quality in art. Chcemy osiągnąć jakość w sztuce. To leave a legacy. Zostawić po sobie dziedzictwo. And this is a very important point. It's that the capacity of culture and the projects that are created. I bardzo istotnym punktem jest to, że Europejska Stolica Kultury i projekty, które powstają w jej ramach, will live on beyond the couple of months or the year when the capacity of culture is taking place. Przetrwają znacznie dłużej niż tylko te kilka miesięcy, przez które trwa Europejska Stolica Kultury. The social engagement is a very important aspect as well, in terms that we are really trying to bring art to everyone and to involve everyone. Istotnym aspektem jest także zaangażowanie społeczne. Chcemy zanieść sztukę do ludzi i zaangażować w nią możliwie dużo ilość osób. And then obviously there's the international dimension, which for the artists
is an extremely important point. Jest wreszcie wymiar międzynarodowy. To ma akurat szczególne znaczenie dla artystów. It creates obviously an opportunity that they wouldn't have had, or it would have been more difficult for them to have. Dla wielu artystów to taka okazja, żeby zaprezentować się po raz pierwszy i często wcześniej nie mieli takiej okazji. This is a photo of one of our most beautiful theaters, but there are 78 theaters in Ulm that are involved. Na zdjęciu widać jeden z najpiękniejszych teatrów na Malcie, natomiast w całym projekcie dożyło 78 teatrów. But tourism is extremely important for Malta, so we're a population of 500,000. Jako kraj z tylko 500,000 obywateli. But we have 2,000,000 tourists a year. Przyjmujemy rocznie 2,000,000 turystów. So we also hope that we will get even more thanks to Valletta team. Mamy nadzieję, że odwiedzi nas jeszcze więcej gości dzięki Europejskiej Stolicy Kultury w Valletcie. But what we also hope is to get tourists that are not simply going there for the sun or the sea, but also for the culture program. Mamy jednak nadzieję, że turyści będą odwiedzali nas nie tylko ze względu na pogodę i piękne morze, ale także ze względu na naszą kulturę. And what is interesting is that according to the statistics that were carried out already, so since January. Ciekawe jest to, że statystyki, które prowadzimy od stycznia tego roku. 28% of the incoming tourists said that they were aware that Valletta was the capital city of culture. Według tych statystyk 28% z turystów odwiedzających Maltę było świadomych tego, że Valletta jest tegoroczną europejską stolicą kultury.